Dach trzeci. Dach skośny wentylowany z jedną szczeliną wentylacyjną. Wykończenie dachu pod gąt bitumiczny. Tutaj tak naprawdę to jest pokrewieństwo dachu z pełnym deskowaniem i tak naprawdę papą, gdyż musimy tutaj traktować gąt bitumiczny jak papę. Natomiast jest to dach, który będzie dedykowany pod klientów, którzy są na etapie budowy. My go będziemy rekomendowali jako dach, gdzie klient, nie wiem, jest na etapie budowy domu, zaczyna przygodę już powoli z dachem. On będzie rekomendowany pod natrysk piany, czyli jesteśmy w stanie go w taki sposób zbudować, by samoczynnie ta szczelina wentylacyjna wyszła, czyli dla naszego wykonawcy, on jak przyjdzie, zobaczy membranę wysokoparoprzepuszczalną, nad którą będzie kondruata, następnie pełne deskowanie i będzie gąt bitumiczny. Tak naprawdę to będzie, podejrzewam, bardziej przegroda dedykowana pod projektantów, natomiast wykonawca w którym momencie może się z nią spotkać? Kiedy jest na etapie spotkania z inwestorem, nie wiem, ustalają, że ten dach będzie, powiedzmy, z gąta bitumicznego, aczkolwiek to będą pewne rejony w Polsce, gdzie tak naprawdę gąty bitumiczne zdecydowanie bardziej się sprzedają, ale się sprzedają. I jest tak naprawdę w stanie podpowiedzieć temu wykonawcy. Już czy na temu tym etapie, jak tak właściwie ta przegroda powinna wyglądać. Czyli szczelam, pną się nam mury, ściany kolankowe i wiemy, że klient będzie chciał zrobić gątem bitumicznym. Zaproponowanie mu tego rozwiązania, bo jest na przykład już zdecydowany na pianę. Bardzo często my będąc na budowie nie przyjeżdżamy, jak już jest przykryty dach. Bardzo często jesteśmy zdecydowanie wcześniej. Zasugerowanie tego rozwiązania dla inwestora uważam, że to jest jakiś promil w tych kosztach, bo tak naprawdę dokładamy, jak w klasycznym układzie, naszą membranę wysokoparoprzepuszczalną, kondruatę, nabijamy pełne deskowanie, płytę OSB, gąt bitumiczny, samoczynnie powstaje nam przegroda wentylacyjna. Tak naprawdę dach bardzo, bardzo bezpieczny pod kątem zalegania ewentualnej wilgoci. Oczywiście obliczenia dla przekroju jednorodnego, czyli między elementami krokwi, oraz dla przekroju niejednorodnego, czyli dla odcinka 1 metra, z uwzględnieniem tychże krokwi.